List apostolski Ojca Świętego do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w 1985 roku. Nie wolno nikomu narzucać własnej prawdy. Prawda zwycięża tylko własną mocą. Narzucanie własnych poglądów prowadzi do zaostrzenia stosunków międzynarodowych i międzyludzkich. Powstania sprzeczności i napięć. Stąd warunkiem zachowania pokoju w świecie jest poszanowanie wolności sumienia innych ludzi, nawet jeśli myślą zupełnie inaczej. Prawda jest światłem ludzkiego umysłu. Jeżeli od młodości stara się on poznawać rzeczywistość w różnych jej wymiarach, to w tym celu, aby poszukać prawdy, aby żyć prawdą. Taka jest struktura ducha ludzkiego. Głód prawdy stanowi podstawowe jego dążenie i wyraz. Chrystus mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wśród słów zapisanych w Ewangelii te należą z pewnością do najważniejszych. Mówią bowiem równocześnie o całym człowieku. Mówią o tym, na czym buduje się od wewnątrz, w wymiarach ducha ludzkiego, właściwa człowiekowi godność i wielkość. Godność ta nie zależy tylko od wykształcenia. Nie, choćby uniwersyteckiego. Może być udziałem nawet analfabety. Równocześnie jednak wykształcenie, systematyczna wiedza o rzeczywistości powinna służyć tej godności. Powinna więc służyć prawdzie. Chrystusowe słowa: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, stają się istotnym programem. Młodzi mają, jeśli tak można się wyrazić, wrodzony zmysł prawdy. Prawda zaś ma służyć wolności. Młodzi mają także spontaniczne pragnienie wolności. Ale co to znaczy być wolnym? To znaczy umieć używać swej wolności w prawdzie, być prawdziwie wolnym. Być prawdziwie wolnym to nie znaczy, stanowczo nie znaczy, czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością, jest zakłamaniem wolności. Być prawdziwie wolnym to znaczy używać swej wolności dla tego, co jest prawdziwym dobrem. Być człowiekiem prawego sumienia. Być odpowiedzialnym. Być człowiekiem dla drugich.
do rodzin Gratissimam Sane, pisany w 1994 roku. Pośród wielu dróg w życiu człowieka rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. W rodzinie człowiek przychodzi na świat, wzrasta i rozwija się, uczy wartości. Kościół ogarnia swą macierzyńską troską rodziny, ponieważ dobrze wie, że to właśnie rodzina daje człowiekowi fundament ku pełni człowieczeństwa. Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, co wyraziło się już na początku w Księdze Rodzaju, a co w słowach Chrystusa w Ewangelii znalazło przewyższające wszystko potwierdzenie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Syn jednorodzony, współistotny Ojcu, Bóg z Boga, światłość ze światłości, wszedł w dzieje ludzi poprzez rodzinę. Przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował. Ludzkim sercem kochał. Urodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas. We wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. Skoro więc Chrystus objawia się w pełni człowieka samemu człowiekowi, czyni to naprzód w rodzinie i poprzez rodzinę, w której zechciał narodzić się, by wzrastać. Wiadomo, że Odkupiciel znaczną część swego życia pozostawał w ukryciu nazaretańskim, będąc posłusznym jako Syn Człowieczy swej Matce, Maryi i Józefowi, cieśli. Czyż to synowskie posłuszeństwo nie jest już pierwszym wymiarem posłuszeństwa Ojcu aż do śmierci, przez które odkupił świat?